Troje Polaków nagrodzonych w konkursie WordPress Photo. Wśród najlepszych zdjęć jest fotografia Tomasza Markowskiego z przeglądu sportowego, które przedstawia wypadek podczas wyścigu Tour de Pologne, do jakiego doszło na mecie w Katowicach. Za tę fotografię Markowski otrzymał trzecie miejsce w kategorii sport. W wypadku cierpiał wówczas kolarz Fabio Jakobsen. Wtedy akurat właściwie w ogóle nie myślałem o zdjęciu i o tym, czy to zdjęcie jest, czy go nie ma i jak ono wygląda. Bo tak jak mówię, no sytuacja była dosyć poważna i nieprzyjemna. Jakby fotografując w tym wypadku finisz wyścigu, no wiemy, że coś się wydarzy zawsze, tylko że zawsze jest to coś miłego i sympatycznego. Natomiast tym razem no, jakby nie było czasu na myślenie o tym, czy są zdjęcia i jakie te zdjęcia są. Wśród nagrodzonych znaleźli się także Natalia Kepesz za cykl Niewybuch oraz pochodząca z Rydułtów Karolina Jąderko za projekt długoterminowy Reborn opowiadający o lalkach, które wyglądają jak prawdziwe dzieci. Pełnią rolę terapeutyczną, na przykład dla tych, którzy dziecko stracili. Autorka przez kilka lat towarzyszyła osobom posiadającym takie lalki. Bardzo często właśnie ludzie podchodzą i zagadują, ile ma miesięcy i jak ma na imię. I ja bardzo często byłam przy tych sytuacjach i w momencie, jak miałam jedną taką sytuację właśnie, że pani, która podeszła i mówi, macie piękne dzieci, bo akurat byłam z grupą dziewczyn, i które miały lalki w wózkach. I dziewczyny mówią, no ale to lalka jest. I ta pani... Zaczęły jej łzy spływać po policzkach i powiedziała takim drżącym głosem, mówi, przynajmniej wam nigdy nie umrą. Zdaniem Andrzeja Grygiela, laureata WordPress Photo 2014, tegoroczna edycja jest udana. Dla Polaków na pewno ostatnie edycje chyba w ogóle były bez Polaków kilka lat. Teraz pięknie i obficie. Warto dodać, od 1955 roku jest konkurs WordPress Photo organizowany i od tej pory około 30 Polaków, tylko około 30 Polaków, niektórzy oczywiście wielokrotnie, ale tylko 30 osób zdobyło tę nagrodę. W tej edycji konkursu za zdjęcie roku uznano tę fotografię Matsa Nissena.